Niezwykła osoba królewska, która zastąpi księżną Kate, jeśli nie będzie mogła uczestniczyć w finałach Wimbledonu. Mamy nadzieję, że księżna Kate będzie na tyle zdrowa, aby uczestniczyć w finałach Wimbledonu w ten weekend, ale jest już przygotowany plan awaryjny. Możliwe zastępstwo księżnej Kate do wręczenia trofeów zwycięzcom Wimbledonu zostało ujawnione i jest to osoba, której wielu fanów rodziny królewskiej może nie rozpoznać. Jako patronka All England Club, księżna Walii wręcza trofea mistrzom tenisa od 2016 roku, ale jej trwające leczenie raka rodzi pytania, czy poczuje się na tyle dobrze, aby to zrobić w ten weekend. Kate do tej pory pojawiła się publicznie tylko raz w tym roku, podczas Trooping the Colour w zeszłym miesiącu, ale jeśli będzie niedostępna, do wręczenia nagród jest przygotowywana księżna Gloucester, jak donosi The Telegraph. Przewodnicząca All England Club, Debbie Evans, powiedziała publikacji, że oficjele Wimbledonu pozostaną elastyczni w kwestii ustaleń, a ostateczna decyzja dotycząca obowiązków związanych z wręczaniem nagród nie zostanie podjęta aż do poranka finału kobiet w sobotę. Pałac Kensington nie potwierdził żadnych zobowiązań dla księżnej w najbliższym czasie, ponieważ nadal otrzymuje ona chemioterapię profilaktyczną. Dwa tygodnie temu pani Evans powiedziała, że ma nadzieję, iż księżna będzie na Wimbledonie, jednak według nieformalnych rozmów księżna Gloucester wyłoniła się jako kandydatka na zastępstwo. Księżna Gloucester urodziła się w Danii i była znana jako Birgitte van der Henriksen, zanim wyszła za mąż za księcia Ryszarda, księcia Gloucester w 1972 roku. Jest równie dużą fanką tenisa jak Kate i od 25 lat pełni funkcję honorowego prezydenta Lawn Tennis Association, a w zeszłym tygodniu była już widziana na turnieju jako gość All England Club. Książę William będzie niedostępny do wręczania trofeów, ponieważ najprawdopodobniej będzie w Niemczech na finale Euro 2024, gdzie Anglia zmierzy się z Holandią w półfinale w środę. Jako prezes V. William dopingował swoją ukochaną Anglię przez wiele meczów, gdy królewski letni sportowy sezon osiąga kulminację w ten weekend. Dla Wimbledonu ogromnie ważne jest wsparcie królewskie, a potencjalny widok księżnej wręczającej trofeum rosyjskiemu zawodnikowi miał być jednym z powodów, dla których tenisiści z Rosji zostali zbanowani po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Pani Evans wcześniej powiedziała, mamy nadzieję, że księżna Walii będzie mogła wręczyć trofea jako patronka klubu, ale jej zdrowie i rekonwalescencja są priorytetem. Nie wiemy, czego nie wiemy. Powiedzieliśmy tylko, że będziemy współpracować z nią i dać jej jak najwięcej elastyczności. Nie wiem, kto wręczyłby trofea jako alternatywa, to coś do rozważenia bliżej czasu, jeśli będzie to konieczne. Pozostajemy elastyczni. Kiedy usłyszymy, będziemy wtedy myśleć, co jest właściwe do zrobienia. Nawet jeśli Kate nie będzie mogła uczestniczyć, jej rodzice Carol i Michael Middleton byli widziani cieszący się meczami na kortach centralnych w zeszłym tygodniu.